Okej. Witam wszystkich na Facebooku. Zaczynamy 30 odcinek kursu na wnętrze. Dzisiaj będę opowiadała o pięciu najczęściej zadawanych pytaniach do architekta wnętrz, do projektanta wnętrz. Witam również wszystkich na Instagramie. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda do tego, jeżeli chcecie współpracować z architektem wnętrz, jeżeli się nad tym zastanawiacie, macie różnego rodzaju pytania, wątpliwości, jakieś obiekcje, to warto dzisiaj ten odcinek posłuchać. Postaram się Wam dużo wartościowej wiedzy przekazać. Cześć Agnieszko. Widzę, że słuchacie, widać. To super. Słuchajcie, tych pytań do architekta jest dużo. Ja zebrałam sobie pięć takich najczęściej spotykanych, chociaż może to być różnie u różnych osób, u różnych projektantów. Ale są takie rzeczy, o których klient, jeżeli nigdy nie urządzaliście wnętrza, to po prostu nie wiecie, macie wątpliwości, jak z pewnymi rzeczami sobie poradzić, jak przygotować się, w ogóle czego się spodziewać. No bo tak naprawdę no, mamy zmienić całe swoje wnętrze, albo dany pokój, albo dane mieszkanie, może to jest nasz pierwszy dom, a może to jest nasze właśnie pierwsze mieszkanie. No i chcemy to zrobić dobrze, no i mamy jakieś wątpliwości, boimy się, nie wiemy jak sobie z tym wszystkim poradzić. No i się zastanawiamy, czy to dobry pomysł, a czy mnie to na to w ogóle stać, a ile taki projekt wnętrz kosztuje. I pojawia się w naszej głowie bardzo dużo pytań. No i nieraz jest tak, że nawet ich nie zadajemy, bo z góry zakładamy, mamy takie przekonania, że na przykład projektant wnętrz jest tylko osobą, która tworzy, tak jak mi kiedyś jedna z moich czytelniczek napisała, ja myślałam, że projektant wnętrz to jest osoba, która projektuje tylko i wyłącznie willę z basenem. Oczywiście w cudzysłowie, czyli nie projektuje jakichś małych rzeczy, nie projektuje dla zwykłego człowieka, tylko jak już, to musi być drogie, to musi być coś wyjątkowego, coś wielkiego i dużego. Oczywiście nie jest to prawdą. Projektant wnętrz projektuje różne rzeczy, różne studia, różne rzeczy projektują w zależności od tego, no, co lubią robić tak naprawdę, czyli jakie wnętrza lubią projektować, jakie mają predyspozycje, czy mają większy zespół projektowy, czy robią to samodzielnie, w zaciszu domowym, czy jest to bardziej takie hobby, które robią po godzinach, czy to jest praca na pełen etat. Więc to się może, słuchajcie, w różnych kwestiach różnić, dlatego warto troszeczkę wiedzieć na ten temat, jeżeli chcecie jakąś współpracę z projektantem wnętrz rozpocząć. Witaj Małgosiu, dobry wieczór. Agnieszka pisze, że słychać i widać. No to super. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Z czego składa się projekt wnętrz? Co ja tak naprawdę dostaję? No bo przecież to jest jakaś abstrakcja. Mam zapłacić dużo pieniędzy, a nie wiem w ogóle, co mnie czeka. Jak to będzie wyglądało? Co ja w ogóle dostanę? Tutaj warto, moi drodzy, warto zapytać się i poprosić projektanta wnętrz o to, aby pokazał Wam, jak pracuje. Po prostu. Z czego będzie składał się ten projekt, jak on fizycznie będzie wyglądał. Może Wam to pokazać za pomocą prezentacji, może pokazać stronę internetową, może rozrysować jak gdyby cały proces, ale warto by było zobaczyć, słuchajcie, najważniejsze elementy tego. Czyli jak wyglądają wizualizacje, czy są to wizualizacje fotorealistyczne, jaka jest jakość tych wizualizacji, czy ta wizualizacja trójwymiarowa, czyli tak naprawdę wymodelowane Wasze wnętrze w trzech wymiarach i włożone tam jakieś przedmioty, lampy, meble i tak dalej, one najczęściej podlegają właśnie jakiejś wizualizacji, czyli stworzeniu takiego renderu. Render to jest tak, jakby to najprościej powiedzieć, projektant projektuje wnętrze, modeluje to wszystko w 3D, wkłada tam konkretne produkty, które Ty będziesz musiał później kupić, a potem, żeby to wyglądało bardziej atrakcyjnie, bardziej przyjaźnie i żeby to było zbliżone do tego, jaki będzie efekt końcowy, robi po prostu rendering na swoim komputerze za pomocą różnego rodzaju silników renderujących. I teraz ta jakość renderów może być różna. My możemy mieć jakieś wyobrażenie, co dostaniemy od projektanta i rozmawiając tylko ustnie, projektant nam na przykład jakieś rzeczy opowiada, nam się może coś innego wydawać, a coś innego, o czymś innym mówi projektant. Dlatego warto zobaczyć dokładnie, jak taka wizualizacja, czyli takie przedstawienie tego wnętrza w przyszłości, będzie fizycznie wyglądało, jak ono będzie podane. Czy ten projektant nam da tą wizualizację na maila, prześle, czy to będzie gdzieś w formie jakiejś online, w jakiejś chmurze, będziemy musieli się gdzieś logować. Warto, słuchajcie, się o to zapytać,
bo ja się spotykam właśnie z tym, że jak ja tak dokładnie tłumaczę, co my dajemy, jak w ATO pracujemy, to wiem, że nie każdy jak gdyby to robi i na przykład też klienci mają troszeczkę inne wyobrażenie o tym, co dostaną, niż później mogą dostać. Dlatego warto, jeżeli decydujecie się na pracę z projektantem wnętrz, żebyście zobaczyli dokładnie, jak to będzie wyglądało. Czyli jak te wizualizacje będą wyglądały. Jak będzie wyglądała dokumentacja techniczna. Czy Wy sobie z tą dokumentacją później poradzicie. Jak ona jest szczegółowa, jak ona wygląda. Fajnie po prostu to sobie zobaczyć. Albo w formie PDF-u, albo może projektant Wam taką dokumentację wydrukowaną pokazać, tak żebyście wiedzieli, co później z nią będziecie robić. Jak to później przełożyć na ten efekt końcowy. Więc to pytanie, z czego składa się projekt wnętrz, jest dosyć istotne. Czyli musicie się zapytać, jak wyglądają wizualizacje, czy są jakieś pakiety na przykład projektowe, z czego składa się projekt wnętrz, czyli jak wygląda na przykład dokumentacja techniczna, ile etapów projekt ma, ile mamy zmian, poprawek. To jest bardzo częste pytanie. Czy ja będę mógł nanosić poprawki w nieskończoność? No to moja odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo jeżeli my mamy w umowie zawarte coś z tym projektantem i mamy na przykład jedną poprawkę, dwie poprawki, czy ileś tego mamy określone, no to tyle, ile mamy w umowie, to tyle tak naprawdę dostaniemy, bo my jako klienci tego projektanta płacimy za jego czas tak naprawdę, za efekt, ale również za czas. Więc jest to jakaś skończona liczba, ale z drugiej strony możecie sobie zagwarantować w każdej umowie z projektantem wnętrz, że na przykład prace dodatkowe będą kosztowały x od danej rzeczy albo od godziny pracy. I wtedy taki projektant może powiedzieć, ok, możecie dalej zmieniać, ale to na przykład a, wydłuży proces projektowy, b, już będzie problem na przykład z ekipą remontową, jeżeli mieliście już jakąś ustaloną, c, no będzie to dodatkowo kosztowało, tak? Ja muszę nanieść takie poprawki, dodatkowo poproszę 500 zł. I dobrze jest, jeżeli macie to zawarte w umowie i jeżeli ustalicie też to w formie pisemnej, mailowej, żeby nie było wątpliwości, bo wszystkie nieporozumienia właśnie wynikają z tego, że ktoś sobie coś innego wyobraża, a coś innego później dostaje, a oprócz tego też mamy taką tendencję do nieczytania umów. I ta umowa jest po to, żeby jasno określić, co my dostajemy jako klienci od tego projektanta, a projektant też wie, ile czasu jak gdyby poświęci na dany projekt i ten czas po prostu Wam wycenia, tak mówiąc w wielkim skrócie. I teraz jak ja bym miała powiedzieć, z czego składa się projekt wnętrz, oczywiście możecie wejść na stronę atoato.pl do sekcji blog, tam jest taki artykuł, jak u nas wygląda ten cały proces projektowy, ale w wielkim skrócie projekt wnętrz musi się składać z jakiegoś przedstawienia graficznego tego, co macie we wnętrzu. Ja wiem, że to nie zawsze są wizualizacje w trójwymiarze. Jeżeli macie problem z wyobraźnią, nie potraficie sobie dużo rzeczy wyobrazić, to absolutnie nie bierzcie projektów, które będą tylko narysowane w tak zwanym programie typu CAD, czyli na płasko, czarno-białe linie z układem funkcjonalnym. Dlatego, że to, co jest na płasko, jak gdyby rozmieszczenie sofy i tak dalej, to później jak to będziecie chcieli przenieść do rzeczywistości, zrealizować, może się okazać, że to zupełnie inaczej będzie wyglądało. I wtedy mówicie, kurczę, co ten projektant mi zaprojektował? A tak naprawdę to jest troszkę też Wasza wina, bo zgodziliście się jak gdyby na taki układ, może ze względów finansowych, więc jak macie słabą wyobraźnię, to koniecznie musicie to zamówić w formie wizualizacji 3D, no musi być jakaś forma jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości, żeby Wam jak najbardziej pokazać ten efekt końcowy. Jeżeli jesteście osobami bardzo sensorycznymi, które muszą na czymś usiąść, dotknąć i zobaczyć, to nawet taka przepiękna wizualizacja może Wam też nie pomóc i wtedy musicie też usiąść na niektórych produktach albo ich dotknąć, ale to też może być problematyczne, dlatego że jeżeli macie ograniczony budżet, to bardzo dużo produktów kupuje się w internecie. I jeżeli, słuchajcie, kupuje się je w internecie, no to na nich nie usiądziecie. Oczywiście możecie zamówić do domu, później możecie mieć zwroty jak gdyby tego produktu, możecie się w to bawić, ale też nie po to idziecie do tego projektanta, żeby robić to samodzielnie, tylko on ma zrobić to za Was i musicie mieć po prostu jakąś dozę zaufania. Jak wybieracie tego projektanta, to świadomie, żeby właśnie mu te rzeczy oddać, powiedzieć o swoich potrzebach. I teraz wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, czyli z czego składa się projekt wnętrz, no on powinien się składać też z analizy Waszych potrzeb, czyli briefing, o którym ja mówię.
To jest bardzo, słuchajcie, ważne. Wy powinniście naprawdę powiedzieć tej osobie po drugiej stronie, jakie są Wasze potrzeby, ile macie pieniędzy. Nie bać się tego. Jeżeli nie ustalicie budżetu konkretnego i nie będzie ten projektant tego realizował od samego początku, to później macie problem z realizacją, bo jeżeli Wam na przykład zabraknie 100 tysięcy, no to jak zrealizujecie to? Musicie o tym porozmawiać. Nawet jeżeli budżet jest za mały, a wielokrotnie może być za mały, to możecie podzielić budżet na dwie części, tak jak ja to pokazuję w lekcji dotyczącej budżetu. Możecie sobie w kursie na wnętrze to obejrzeć. Możecie sobie pobrać najnowszy Excel, który jest ulepszony przeze mnie. I tam macie właśnie dwie rubryczki. Budżet podstawowy, budżet dodatkowy. I wtedy wiecie, że w budżecie podstawowym robicie... Oj, lampy mi gdzieś strzeliły. Robicie podłogi, listwy, drzwi, robicie na przykład łazienkę jedną, kuchnię i tak dalej, a w budżecie dodatkowym robicie resztę. Więc briefing, budżetowanie, później projekt składa się na przykład z inwentaryzacji, czyli ktoś przyjeżdża na pomiar, musicie też udostępnić mu ten lokal, mieć troszeczkę czasu, a później jest ten etap, w którym Wy już tak nie bierzecie udziału, bo już wszystko przekazaliście temu projektantowi i projektant w tym czasie projektuje, robi to. Zaraz do tego jeszcze wrócę. Zobaczę tylko Wasze komentarze. Witaj Renato, dobry wieczór. Witaj Agnieszka Łukasiewicz, dobry wieczór. Cześć Marto, dobry wieczór. Agnieszka Szewczyk, pytasz... Agnieszko, czy Ty posiadasz jakieś przykładowe projekty, które pokazujesz potencjalnym klientom? Agnieszko, tu odpowiadam Ci tak. Klienci, którzy do mnie przychodzą, mają wszystko obejrzane w internecie, więc mam ułatwienie. Trochę tych projektów na stronie jest, chociaż to jest jakiś mikroprocent w ogóle setek projektów, które my robimy. Bardzo dużo osób korzysta z social mediów, czyli na Instagramie, na Facebooku widzą najnowsze rzeczy, więc mają naprawdę duże możliwości, żeby to wszystko, słuchajcie, obejrzeć. I bardzo często jak się już zgłaszają, to pokazują konkretne rzeczy, które im się podobają i mówią też, dlaczego do nas przyszli i pokazują te projekty, także tu się zgadza. Teraz tak, jeśli chodzi o to, co jest najbardziej popularne na rynku przy elemencie składowym projektu wnętrz, to są układy funkcjonalne i większość projektantów, my tego nie robimy, ale większość projektantów oferuje na pierwszym etapie rzut z góry z układem funkcjonalnym A i B na przykład, że są dwie wersje do wyboru albo trzy wersje do wyboru i oni rozrysowują układ właśnie funkcjonalny, czyli rozmieszczenie poszczególnych szafek, mebli itd., itd. I jak klient jak gdyby wybierze którąś z tych wersji, to później dopiero robią coś w 3D. Niektórzy w ogóle nie robią. Także jest to bardzo indywidualne. Dlatego uczulam Was, jeżeli nie macie wyobraźni przestrzennej, to słuchajcie, powinniście wziąć... Poczekajcie, bo mi chyba myszka przestała działać. Jest teraz na drugim monitorze. Okej. Powinniście zamówić sobie taki projekt, który jest w trójwymiarze, żeby po prostu to widzieć. Ja wiem, że on jest o wiele droższy, ale... No jeżeli nie czujecie się dobrze, nie jesteście pewni tego, co wybieracie, chcecie zobaczyć to na własne oczy, to lepiej po prostu to zrobić. Agnieszka pisze, tylko na stronie prezentujesz raczej same wizualizacje, a nie ma rysunków technicznych. Ale nie pytałaś się o rysunki techniczne wcześniej. Rysunki techniczne i cały proces chyba w jednym z moich lekcji jest też pokazany, jak pracujemy, ale też będzie jeden osobny live, w którym będę to wszystko pokazywała. Czy pytają się o dokumentację techniczną? Nie, ale ja pokazuję i tak za każdym razem. Pokazuję, jak to wygląda, co wykonujemy w CAD-zie, co wykonujemy w programie typu SketchUp. W SketchUpie też robimy część rzeczy w kolorze, na przykład kłady ścian. Zmieniliśmy te rzeczy z pewnych względów, żeby ułatwić pracę wykonawcom. I pokazujemy też tą dokumentację techniczną. Ale mamy też bardzo dużo realizacji, więc możemy też pokazywać realizacje i konkretne case'y, przykłady. I to też jest na social mediach. Bardzo dużo tego jest. Okej.
Czyli mamy analizę potrzeb, wiemy, zakomunikowaliśmy, co chcemy, projektant zabrał się za pracę, wykonał jakąś inwentaryzację albo dostarczyliśmy mu dokumentację techniczną, bo nieraz budynek dopiero jest zbudowany i nie można wejść do środka albo w ogóle jeszcze nie istnieje, więc wtedy ten projektant musi mieć też dokumentację techniczną. No i wtedy ta część, która Was dzisiaj najbardziej interesuje, czyli z czego składa się ten projekt wnętrz, no on powinien składać się albo może składać się z wizualizacji, z rysunków technicznych, z jakiegoś katalogu z produktami, które powinny być pokazane. My te katalogi robimy na Pinterestie i każde pomieszczenie robimy już teraz osobno, więc klient może od razu w czasie rzeczywistym, bo robimy to wszystko w chmurze, czyli cały czas jest dostęp 24 na dobę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć te produkty, zobaczyć jednocześnie wizualizację, przeklikać, zobaczyć, jak to wygląda w sklepie, żeby wiedzieć dokładnie, co kupujemy. Czyli nie projektujemy jakichś rzeczy, które później trzeba dobierać, że A, B, C i tak dalej, tylko już konkretne produkty znajdują się w tym katalogu. Marta pyta, Agnieszko, czy najpierw jest Twoja wizja, czy od razu zaczynasz szukać konkretnych materiałów i dopiero potem realizujesz projekt? No ja nie projektuję sama, także ja mam bardzo dużo projektantów, z którymi współpracuję. I każdy ma trochę inaczej, troszeczkę inną pewnie strategię, chociaż cały proces u nas jest ujednolicony i wygląda tak samo. Myślę, że tak mocno skupiamy się na tym, żeby wydobyć te informacje, jak gdyby od klienta, co mu się podoba, co nie, jak łączyć te style, które on w ogóle chce rzeczy połączyć w tym stylu i co klient, mówiąc o pewnych rzeczach, ma na myśli, że później jest nam dosyć łatwo jak gdyby wybierać. Wiemy na przykład, że wnętrze będzie loftowe z elementami Hampton, albo wiemy, że wnętrze ma być nowoczesne, przytulne, ale jednocześnie minimalistyczne, a minimalizm u klienta nie oznacza, że minimalizmu jako stylu, tylko na przykład, że wszystko jest pochowane, że nie ma być wolnych półek, że nie ma być widać kurzu, ma być łatwe w utrzymaniu w czystości. Więc jeżeli mamy dużo tych elementów, wiemy na przykład, jakich lamp nie chce, że nie chce z tkaniny, nie chce drucianych, albo chce druciane, uwielbia czarne, nie lubi podwieszane, chce mieć wpuszczane i tak dalej. I dzięki tym szczegółowym informacjom jesteśmy w stanie o wiele bardziej precyzyjnie i o wiele szybciej trafić w to, co klient chce, o ile on się z nami podzieli. Bo jeżeli zdarza nam się, że ktoś bardzo rzadko, że ktoś przychodzi na spotkanie, jest niezaangażowany, siedzi gdzieś tam w komórce, są jakieś dwie osoby, jedna strona, że tak powiem, związku jest zainteresowana, druga nie, i później nagle może się pojawić po prostu, a ja tego w ogóle nie chciałem, albo nie chcą przeczytać briefu, nie mają żadnych uwag do briefu, bardzo często po łebkach coś czytają i oczekują, że będziemy czytać w ich myślach. To się bardzo rzadko zdarza, ale mi też się coś takiego zdarzyło. To jest po prostu błędne, bo to po pierwsze powinno się iść może do innego projektanta, po drugie, jeżeli my większość wiemy lepiej, to powinniśmy to robić samodzielnie, a trzecia rzecz jest taka, no nie znam osoby, która by miała takie moce, żeby wejść do głowy tego człowieka i po prostu telepatycznie ściągać, co mu się podoba, a co nie. Więc po prostu trzeba to zakomunikować jasno, tak? To mi się podoba, to mi się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. I niestety projektant to też nie jest osoba, której zrzucamy jak gdyby cały balast i niech ona się domyśli i zrobi, co my chcemy w tym domu, a my już się zajmiemy swoim życiem i to później będzie super. No i jednak to zaangażowanie jest potrzebne. Nawet jeżeli projektant robi całą tą robotę, no to my musimy się podzielić, słuchajcie, z tym projektantem, no tymi informacjami, tymi potrzebami tak naprawdę naszymi, i nawet jeżeli mamy problem z ich zdefiniowaniem, no to projektant też powinien od nas trochę to wydobyć, ale my też powinniśmy mu pomóc i pokazać rzeczy, na przykład, które nam się podobają, albo jeżeli nie do końca wiemy, co nam się podoba, rzeczy, których w ogóle nie chcemy mieć. Bo jeżeli wykluczymy to, czego nie chcemy, no to automatycznie dużo rzeczy zostanie tych, co chcemy. Miałam kiedyś taką klientkę, chyba 6 lat temu, ona nie wiedziała, czego ona chce dokładnie, ale wiedziała dokładnie, czego nie chce, więc jak my to przeanalizowaliśmy, to wyszło to, czego ona potrzebuje, więc też tak się da to zrobić, słuchajcie. Agnieszka pyta, czy takie informacje uzyskujesz poprzez szczegółową ankietę? Ankieta jest szczegółowa, ale ankieta to są takie pytania, czy wolisz baterię podtynkową, natynkową, czy drzwi mają być przylgowe, bezprzylgowe, z ukrytą ościeżnicą, i to są takie bardziej informacje, Agnieszka, techniczne. A później trzeba jak gdyby porozmawiać o detalu, to jest raz. Drugie, klient
nie zawsze wie, o co chodzi w tych pytaniach i nieraz trzeba po prostu je jeszcze raz przeanalizować albo odpowiedzieć dopiero na pytania na spotkaniu, bo ciężko mu się na przykład zdecydować, jeżeli podobają mu się na przykład umywalki nastawiane i wpuszczane z konglomeratu, z ceramiczne i on nie wie, co wybrać, to on od nas, projektantów, chce usłyszeć, czym się różnią, jakie są plusy i minusy, jaka jest różnica w cenie, co będzie pasowało do jego wnętrza i tak dalej. I on po prostu potrzebuje odpowiedzi na te pytania. Dlatego samą ankietą się nie da załatwić tego. Trzeba poświęcić trochę czasu. U nas spotkanie trwa minimum 3 godziny. Żeby w ogóle to przeanalizować po zrobieniu ankiety, na którą ktoś musi poświęcić mnóstwo czasu. Czyli klient musi usiąść i po prostu poprzeglądać te rzeczy. Im więcej poświęcimy jak gdyby tego czasu na analizę, co nam się podoba, co nie, na zebranie jakichś informacji, tym lepszy efekt będziemy mieli. Dlatego, że ta osoba po drugiej stronie będzie wiedziała, czego my tak naprawdę potrzebujemy, chcemy, co nam się podoba, co nie. Wiadomo, klientom się podoba zawsze to, co jest najpiękniejsze, najdroższe i tak dalej. I trzeba też uświadomić o cenach i kosztach, a nie tylko ślepo podążać, okej, to zrobimy. No i później jak projektant wszystko tam powrzuca, co ten klient tak naprawdę chciał albo podesłał w inspiracjach, no to się okaże, że na przykład milion nam nie wystarczy na realizację mieszkania 100-metrowego. I takie przestrzelenie to jest bardzo częsty problem klientów, którzy właśnie nie podawali, nie rozmawiali o tych pieniądzach albo myśleli, że jakoś to będzie. No nie będzie jakoś. No po prostu naprawdę, słuchajcie, trzeba to określić. Bardzo proszę, Marta. Mam nadzieję, że odpowiedziałam, Agnieszka, na Twoje pytanie. Drugie, i teraz tak, jeszcze może tylko skończę. Kolejną rzeczą, z czego składa się projekt wnętrz, oprócz jeszcze dokumentacji tego katalogu, który na przykład my tworzymy z produktami, to mogą być wyceny na przykład. Czyli projektant może wysyłać wyceny, zapytania ofertowe, my tak robimy, do dostawców, do stolarzy czy do firm, która sprzedaje na przykład drzwi, podłogi, ale to mogą być różne firmy i taki pakiet też może na przykład nam dać, czyli my będziemy, wystarczy, że klikniemy, zamówimy, zapłacimy jakąś zaliczkę i ten będzie nam bardzo łatwo to zrealizować. I my tutaj w ATO dbamy o to, żeby można było taki projekt zrealizować samodzielnie, nawet jeżeli właśnie nie zamawiamy nadzoru, nie zamawiamy usługi zamawiania za klienta, bo zamawianie po prostu trwa bardzo, bardzo długo, jest dosyć kosztowne, nie każdego na to stać. Jak ktoś raz urządzał samodzielnie wnętrze, to wie, ile set godzin musiał poświęcić na to, żeby wszystko pozałatwiać. A to lampa przyjdzie uszkodzona, a to wanna ma jakiś odprysk. I to wszystko trzeba podkręcać. Problemy z kurierami, problemy z przyjeżdżaniem, odwożeniem, zawożeniem. No naprawdę mnóstwo pracy i to jest robota niewdzięczna i na pewno projektanci wnętrz nie chcą tego robić. I dlatego dużo osób tego nie robi. My też tego nie lubimy robić. Ale jak musimy, to robimy. No i niestety dlatego też to musi kosztować. Agnieszka pisze, że okej, dobra, fajnie, Agnieszka. Punkt numer 2. Ile trwa projekt wnętrz? No i teraz słuchajcie. To pewnie zależy też od tego, czy ktoś ma więcej, czy mniej pracy i z czego składa się projekt. Jeżeli ktoś robi, tak jak ja powiedziałam, wizualizację od razu w 3D, my robimy od razu wszystko w 3D. Nie robimy w ogóle rzutów jakichś na płasko, wersji A, B, C i D. Dlaczego? Dlatego, że ja też tak kiedyś robiłam. Słuchajcie, 12 lat temu, czy tam 10 lat temu też tak robiłam, bo wydawało mi się, że no tak wszyscy robią, to ja też tak powinnam robić, ale zauważyłam, że jak ja coś narysuję na płasko, rozmieszczę te meble i nawet jest wersja A i B, to klienci też nie do końca wiedzą, jaki będzie efekt. Albo jak już wybierali na przykład jakąś wersję i zaczynaliśmy projektować wszystko w 3D, to później się okazywało, a to tak miało wyglądać, a to takie miało być, a to mi się nie podoba, to nie do końca i tak dalej. I tak naprawdę był to proces bardzo żmudny, bardzo długi, dużo tych zmian i tak dalej, więc to było naprawdę czasochłonne i kosztowne. I stwierdziłam, no a czemu nie robić od razu w 3D? Jeżeli klient przychodzi, bo nie umie sobie poradzić z tym wszystkim, najczęściej nie ma tej wyobraźni przestrzennej, chciałby to zobaczyć, to dlaczego nie odwrócić tego schematu i nie robić od razu wszystkiego w 3D? I u mnie się to sprawdza, wiele lat tak robię i naprawdę super, super jestem zadowolona i klienci też, więc wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie, ale nie mówię, że wszyscy tak muszą robić. I teraz tak, w zależności od tego właśnie, jak wygląda ten proces, tyle trwa projekt i jak jest duży. Jeżeli macie mieszkanie 50-metrowe i macie 80 na przykład metrowe, czy nawet 40, to proces będzie tak samo prawie długi. Dlatego, że ja to też powtarzam klientowi, że cena za projekt
przy 40 i przy tam 70 metrach będzie prawie że identyczna, bo my mamy do zaprojektowania to samo, tylko trochę metry się różnią, ale my musimy wybrać wszystko w kuchni. Zlew, baterie, lodówkę, zmywarkę i tak dalej, cały układ zrobić, czy wentylacja, jaka ma być wentylacja i to musimy wszystko zaprojektować w łazience, czy mamy toaletę, czy wanna, czy prysznic, czy jedno i drugie i tak dalej. W większych wnętrzach dochodzą nam ewentualnie dodatkowe pokoje, na przykład pokój, jakiś gabinet, czy jakaś garderoba, czy jakiś pokój dziecięcy i tymi pojedynczymi pokojami ewentualnie się to różni, ale jeżeli mamy jakieś open space'y nawet w dużych mieszkaniach, to mamy na przykład salon z aneksem kuchennym, mamy łazienkę, mamy korytarz i na przykład mamy sypialnię. I w małym mieszkaniu, i w dużym. Więc czas potrzebny do zaprojektowania jest tak naprawdę prawie identyczny. Niuanse się robią wtedy, kiedy trzeba przyjechać na inwentaryzację, jeżeli budynek jest na przykład stary, jest zagracony, ciężko jest to wszystko pomierzyć, jest dużo krzywizn i jest dużo problemów właśnie z wymierzeniem tego przerysowaniem. Na pewno o wiele więcej pracy to kosztuje, niż jeżeli dostajemy rysunek na przykład od dewelopera i robimy na rysunku od dewelopera. I stąd te różnice pewnie też czasowe. Nawet tygodniowe wydłużenie może być projektu spowodowane tym, że trzeba zrobić inwentaryzację. Trzeba zsynchronizować czas właśnie pomiarów z na przykład najemcą tego lokalu albo z osobą, która sprzedawała ten lokal, żeby udostępniła. Bardzo często proces kredytowy jeszcze trwa. Jeszcze nie jesteśmy właścicielami, no ale chcemy szybko, żeby to wnętrze zwymiarować. I teraz powiem Wam tak, my pracujemy na tylko kilku etapach, czyli mamy pierwszy etap, to są wizualizacje wstępne, od razu wszystko jest w 3D, od razu jest wszystko w chmurze, od razu mamy produkty konkretne, kolory, fotografujemy zdjęcia wszystkich próbek materiałów i wkładamy to w katalogi. Później analizujemy, czy jest ok, czy nie i jakie zmiany mamy nanieść, czyli to był pierwszy etap. Drugi etap, robimy poprawki i to są wizualizacje tak naprawdę ostateczne. Oczywiście klient może dalej coś zmieniać, ale jest to dodatkowo płatne, czyli mamy drugi etap. I w trzecim etapie robimy dokumentację techniczną. I gdybyśmy my ten proces wydłużyli jeszcze, to ten projekt by trwał na przykład nie półtora miesiąca, dwa miesiące czy trzy, oczywiście zależy jaka skala, ile metrów, ale na przykład 4, 5 czy 6. I dlatego jak ja rozmawiam nieraz z projektantami, to słyszę, że ktoś robi pół roku albo rok projekt, bo ciągle coś jest nie tak. I problem polega na tym, że gdzieś na początku nie były te informacje zebrane, tak? Nie było wydobyte to od Was. Musicie naprawdę podzielić się tymi informacjami szczegółowymi od klienta i jeżeli to nie będzie zrobione, to później jest to takie projektowanie i takie strzelanie trochę na oślep. Jeżeli ogólnikowo sobie pół godziny porozmawiamy, że podoba mi się styl Hampton albo styl loftowy albo skandynawski, to jest za mało, bo trzeba, Wy musicie powiedzieć, co dla Was ten styl skandynawski oznacza. Często używamy jakichś pojęć całkowicie nieświadomie. Mamy coś innego, to co powiedziałam na początku, mamy coś innego na myśli, niż komunikujemy coś innego niż to, o czym tak naprawdę myślimy. Więc warto wtedy na przykład zwerbalizować tą informację w postaci jakichś przykładów z internetu, czy z homebooka, czy z house'a, czy w ogóle z Pinteresta. Możecie po prostu powkładać jakieś zdjęcie, powiedzieć, słuchajcie, tu mi się podoba kolorystyka, ale tylko kolorystyka. Trzeba o tym powiedzieć, bo jak te zdjęcia wyślecie, no to ktoś pomyśli, o tutaj są płytki takie, no widzę, że ten marokański wzór się ciągle powtarza, to ja wsadzę marokański wzór. A się okazuje, że Wam się tylko kolorystyka na tych zdjęciach podoba, a marokańskiego wzoru w łazienkach to Wy w ogóle nie chcecie mieć. Więc ten dialog, ta rozmowa i powiedzenie o swoich potrzebach jest tutaj, słuchajcie, kluczowe. Michał pisze, że zmiana wizerunku. Nie, co jakiś czas jestem taka właśnie white. Co jakiś czas jestem white, a na ogół black, ale nie, właśnie planuję pozmieniać oprawki i pewnie będę teraz jakaś taka kolorowa. Już niedługo, słuchajcie. Nie wiem, czy w następny wtorek, pewnie nie, ale za niedługo. Punkt numer 3. Czy po zrobieniu projektu dam sobie radę z realizacją projektu? No to jest świetne, słuchajcie, pytanie. To jest lęk, obawa, no kurczę, nie wiem co dostanę, dobra, dostanę to wszystko, no okej, już wiem nawet co dostanę. Wiem jak te wizualizacje wyglądają, te techniczne i tak dalej, ale co ja dalej z tym zrobię? Jak ja sobie w ogóle z tym poradzę, czy ja będę umiał to odczytać i tak dalej? No i tutaj też jest rola projektanta, czyli jak idziecie do tego projektanta, to zapytajcie się, w jakim zakresie on Wam pomoże, czy Wam objaśni to, czy przekaże to do jakichś wykonawców, czy właśnie na przykład
dostaniecie jakąś wycenę, na przykład od stolarza, czy on to prześle do jakiegoś stolarza waszego, jakiegoś swojego z polecenia, z kimś, co kiedyś jakiś projekt na przykład realizował, żebyście jak najwięcej tych rzeczy mieli, żebyście wiedzieli, jak to później zrealizować. Czy będziecie mieli na przykład właśnie listę tych sklepów? My robimy to na Pinterestie, że można kliknąć w link i to zamówić, tak? Czyli część rzeczy jest ofertowana, dostajemy gotowe oferty, klient dostaje gotowe oferty, może zamówić, a część można sobie po prostu przeklikać te linki i po prostu po kolei wszystko kupić. O to powinniście właśnie zapytać się projektanta, jak szczegółowa jest ta dokumentacja. Jeżeli na przykład nie umiecie przeczytać elektryki, nie wiecie, jak te punkty do końca będą, no tak naprawdę rysunek, dokumentacja techniczna elektryki powinna być zrobiona na podstawie wizualizacji, więc jeżeli na wizualizacjach wiecie, że to jest lampa A, B, C i gdzie ona się znajduje, to tak naprawdę na tej dokumentacji technicznej też to powinno być. Może być problem na przykład z włącznikami. Możecie to omówić, możecie poprosić na przykład projektanta, że jak już on wykona ten rysunek instalacji, to czy wyjaśni, gdzie która lampa się zapala. Ale to też, słuchajcie, jest łatwe do odczytania. Ja o tym piszę też w mojej książce, który to był rozdział. Zaraz Wam powiem. Tam jest wyjaśnione symbolika, nawet jak samemu, słuchajcie, zrobić tą elektrykę. Pokazywałam właśnie, jak sobie samemu tu poradzić z tym. Który to był rozdział? Był live też na ten temat. Wszystko tłumaczyłam na live, możecie sobie któryś z tych odcinków, do 12 odcinka któryś to był, chyba 12. Jak ustalić liczbę gniazd i punktów świetlnych? To jest strona 204. 204, dobra. Rodzaje oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Gniazdka, ile gniazdek, to też jak odczytywać w ogóle tą symbolikę. O, jest tu gdzieś, jest, sekundka. Zaraz zobaczymy, czy to będzie widać. Słuchajcie, może się będzie odbijało światło. I ja pokazuję właśnie, jak za pomocą symboli odczytać to. Oczywiście różną dokumentację mają różne osoby. Deweloperzy też stosują różną. Ale jeżeli jest legenda w dokumentacji, to powinniście, słuchajcie, sobie bez problemu z tym poradzić. Żeby zobaczyć, na przykład nieraz to jest oznaczane AA, czyli lampa A, włącznik A, i wtedy mamy kontrolę, ile tych włączników, gdzie one są, jakie są gniazda, czy pojedyncze, czy podwójne, żeby ten rysunek jak gdyby odczytać, a najważniejsze, żeby ten rysunek odczytał Wasz wykonawca. Ja mam właśnie taki punkt 5, zapisałam sobie do tych pytań architekta, czy wykonawca będzie umiał zrealizować projekt. Jeżeli on jest dobrze zrobiony, jeżeli on jest szczegółowy, jeżeli on ma wszystkie niezbędne informacje, to powinien dać każdy radę sobie z tym poradzić. Jeżeli nawet są jakieś nieścisłości albo projektant czegoś nie naniesie, no to powinniście mieć taką możliwość, żeby się z nim skontaktować, albo wykonawca, żeby mógł się skontaktować i omówić te nieścisłości, albo odpowiedzieć na jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Tych informacji, które dostaniecie od projektanta, zapewne będzie bardzo dużo i możecie się też pogubić w tym, co jest normalne, tak? Na przykład wejdziecie w jakiś katalog z produktami i szukacie jakiejś lampy, nie możecie jej znaleźć, a okazuje się, że ona jest. Ja się często z tym spotykam. Po prostu tych informacji jest bardzo dużo, które projektant daje, i no nieraz jest problem właśnie z tym, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Jagoda tutaj pyta, z jakim kosztem trzeba się liczyć w przypadku kompleksowego projektu mieszkania około 66 metrów? Jagoda, jakbyś mogła doprecyzować, czy chodzi Ci o to, ile u nas taki projekt kosztuje, czyli czy rynkowo ile to kosztuje? I napisz mi jeszcze, czy jest to stan deweloperski, czy nie, i jakie miasto. Bo w różnych miastach jest różna cena. Najczęściej. Chyba że ma to być projekt online. Więc tu jakbyś mogła dopisać, to ja więcej szczegółów, to ja postaram się zaraz odpowiedzieć. I teraz tak, wracając jeszcze do ile trwa projekt wnętrz, to tak jak powiedziałam, że kilka może być etapów, ale też zależy, ile tych zmian będzie, ile tych poprawek, co Wy macie ustalone. Od tego też to zależy. Punkt trzeci, o którym mówiłam, czyli czy po zrobieniu projektu dam radę sobie go zrealizować. Moim zdaniem my tak to przygotowujemy, że każdy jest w stanie to zrobić, a jeżeli ma jakieś problemy, pytania, może do nas zadzwonić. I też spotykam się z takim pytaniem, a co będzie, jeżeli jakaś na przykład lampa, którą zaprojektowaliście, przestanie być produkowana, co ja wtedy zrobię? No, zgłosisz się do nas i my poszukamy inną. My nie mamy na to wpływu, tak? Co sklepy pokazują, co sklepy sprzedają, kiedy usuwają produkty albo kiedy dany producent wycofuje coś z rynku.
my nie mamy na to wpływu. Więc na pewno pomożemy i nie zostawimy kogoś bez tej lampy, która nagle zniknęła ze sklepu, nie? Także jak najbardziej, słuchajcie, pomagamy w tym zakresie. Jagoda się pyta rynkowo, stan deweloperski w Poznaniu. Kurczę, jaka jest cena rynkowa? Jezu, nie śledzę tego. U nas, Jagoda, poczekaj. Ja mogę Ci powiedzieć, ile to mniej więcej u nas będzie kosztowało. U nas to będzie w granicach 9 tysięcy kosztowało, mniej więcej. Ale mamy dwa pakiety i zależy, co byś potrzebowała i na kiedy. Tak na szybko Ci powiem. I teraz tak. I teraz nawet dobrze, że to poruszyłaś ten temat. Jak będziecie porównywali oferty u projektantów, to one nie będą takie same. A to, co większość ludzi robi, to sprawdza tylko cenę za metr kwadrat, a nie sprawdza zakresu projektowego i różnych jakichś rzeczy, niuansów, które właśnie otrzymuje. Ja na przykład pamiętam, teraz już mi się to nie zdarza, ale jeszcze właśnie 10 lat temu, jak jeździłam na przykład na konsultacje gdzieś do jakiegoś budynku, to spotykałam się z takimi, słuchajcie, opiniami, że ktoś mi mówił, a bo ja zatrudniłem projektanta przed panią, ja teraz się boję zaufać, bo ten projektant zrobił mi wizualizację, a wykonawca nie wiedział, jak wykonać, bo to były tylko ładne obrazki. No i ja później drążę temat i pytam się, no ale czy pan zamówił kompleksowy projekt, czy tylko wizualizację? No tak, tylko wizualizację, ale myślałem, że jakoś to się da. I teraz chodzi o to, że no kij ma dwa końce. To nie jest tak, że klient jest zły albo projektant jest zły. Po prostu trzeba precyzyjnie powiedzieć, co ja chcę dostać i za co ja mogę zapłacić. Jeżeli idziemy do kogoś i ktoś robi pierwsze wstępne projekty na zasadzie moodboardów, czyli wkleja tylko inspiracje, a ktoś inny, tak jak my, od razu robi w 3D, a ktoś inny na przykład robi tylko na płasko rysunki bez 3D, to będzie znacząca różnica w czasie i w kosztach wytworzenia. Raz. Drugie, my na przykład robimy budżetowanie, czyli liczenie kosztów klienta na podstawie tego Excela, który jest na stronie ATO od samego początku, na każdym etapie. Wiecie, ile to jest pracy? My oczywiście możemy to olać i tego nie robić. Tylko ja się nie zgodzę na takie projekty. Zaraz powiem dlaczego. Ale jeżeli my to olejemy, no to tak naprawdę na samym końcu okaże się, powiedzmy, że klient ma 200 tysięcy, a na końcu się okaże, że potrzebuje 700. I jak on zrealizuje ten projekt? To jest po prostu niemożliwe. I ja nie mówię, dla niektórych ludzi może to nie być istotne. Mogą mieć takie zasoby jak gdyby finansowe, tak potrafią fajnie generować pieniądze, przepływ pieniędzy, że po prostu nie muszą się o to martwić. I czy ta wanna będzie kosztowała 5 tysięcy czy 20, jest im wszystko jedno. Ale jednak myślę, że większość ludzi chciałoby mieć świadomość, ile wyda na samym końcu. I niestety trzeba to kontrolować i jest to pracochłonne i robienie projektu w budżecie jest o wiele trudniejsze i o wiele więcej czasu na to trzeba poświęcić, niż tworzenie tylko samych pięknych wizualizacji. I skąd się może też robić różnica? Proszę Cię bardzo, Jagoda. Dzwonią do mnie osoby, które mówią, że mają 50 metrów na przykład kwadratowych i ja się pytam, a jaki mają budżet na zrealizowanie. Bardzo często czuję też taki opór u klienta, nawet wiem dlaczego, że nie chcą właśnie powiedzieć, o jaką mają kwotę, bo myślą, że my jako projektanci będziemy chcieli dopasować cenę do ich portfela, a ja pytam się, jaka jest cena na zrealizowanie tego projektu, a nie na projekt. To jest zupełnie coś innego. I ktoś mówi, że ma 50 metrów i 50 tysięcy. Ja mówię, wie Pani co, to nie powinna Pani korzystać teoretycznie z moich usług. Dlatego, że po pierwsze przy 50 metrach to ma Pani o 50 tysięcy za mało, to wtedy ludzie się bulwersują, że to jest niemożliwe, że oni czytali w internecie, że to się da zrobić. Moim zdaniem się nie da zrobić za 50 tysięcy 50 metrów przy założeniu, że budżet jest tak liczony, że w tym budżecie jest wszystko. Cena ekipy remontowej, farby, kleje, podłogi, płytki, drzwi, panele, wszystko. Włącznie z powieszeniem każdej ramki. Po prostu to jest niemożliwe. I im mniejszy metraż, szczególnie te metraże 36, tam 46, 50 parę, one będą na metr kwadratowy wychodziły o wiele więcej niż takie na przykład 150 czy 200 metrowe. Ja mam mieszkania, robimy domy, na przykład mają
250 powiedzmy, czy ileś i tam wychodzi 1500 za metr kwadrat, a jest super fajnie i luksus, bo te metry inaczej się, jak gdyby cena za metr się inaczej przekłada, a w tych małych mieszkaniach ledwo tam 2,5 czy 1000 za metr wychodzi, dlatego że tyle samo jest pewnych elementów, które są kosztożerne i które się, słuchajcie, pojawiają i tego się nie da przeskoczyć, więc osoba, która ma tak mały budżet, raczej powinna się zgłosić na konsultację albo wygenerować te pieniądze na projektanta. Będzie to w cudzysłowie trochę ponad stan, tak? No bo jeżeli ktoś ma 50 metrów, 50 tysięcy i przyjdzie do mnie i ja mu zabiorę w cudzysłowie 10 na przykład tysięcy, no to on za 10 tysięcy to już kupi sofę, stół, krzesła i lampę. Ale z drugiej strony, jeżeli on jednak nie przyjdzie, w cudzysłowie oczywiście, nie przyjdzie do mnie i ja mu tego wszystkiego nie policzę i nie pokażę dokładnie, jak to jest zrobione i jak musimy się trzymać kurczowo tego budżetu i jak to wszystko zrealizować, to on te pieniądze przepali. I to wiem z doświadczenia, że te pieniądze są przepalane. Ludzie nie chcą się do pewnych rzeczy przyznać, a później przez 2 albo 3 lata realizują jak gdyby ten dom i jak podsumują sobie te pieniądze, które mieli na przykład wydać, założyli sobie, że wydają 150 tysięcy, a później się okazuje, że jest 350 albo 400. Ten po prostu, żeby to dokończyć, ciągle dokładają do tego garnuszka, dom się okazuje studnią bez dna i ciągle wkładają. Niektórzy liczą, niektórzy wolą nie liczyć, albo mówią, ja już wolę nie liczyć, nie? Ja już nie chcę do tego wracać, tyle pieniędzy wyszło. Dom, moja znajoma miała budować, miał ten dom kosztować razem z wyposażeniem około 1 000 000, a ona wydała już 3. 3 miliony, słuchajcie. Bo to było robione bez budżetu i po prostu ad hoc. Nie zrobiła tego w rok, oczywiście zajęło jej to 5 lat, ale wydała przez 5 lat 3 miliony, nie? No dom. Michał, co tu pisze? Zgadzam się z tym budżetem, wszystko nam się zmieściło w waszych założeniach. O, no. Jest to trudne, zawsze dochodzą, słuchajcie, jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś żarówki, jakieś koszty transportu, coś tam znika, coś drażeje, coś tanieje, jakieś rzeczy trzeba jeszcze dokupić. Nie o wszystkim możemy pomyśleć, o czymś możemy zapomnieć, także różnie to bywa, jakiś zawsze bufor bezpieczeństwa trzeba dodać, ale też trzeba od samego początku racjonalnie podchodzić do tego. Czyli po prostu nie robić ponad stan, tylko tyle co mogę, to tak robię i ten efekt wow wyciągam z tego, co mam. Okej, czwarty punkt. Czy wystarczy mi pieniędzy? O, zobaczcie. Czy wystarczy mi pieniędzy na realizację projektu? Jeżeli nie robisz tego w budżecie, nie policzysz tego sam, albo nie policzy tego projektant na samym początku, to nie zrealizujesz projektu w budżecie. Mówiłam już o tym na live'ie dotyczącym budżetowania. To jest jeden z pierwszych live'ów, tam od 1 do 12, już teraz nie pamiętam jaki numer. Jak wejdziecie na ato, projektowanie wnętrz.ato na Facebooku, czyli tam, gdzie teraz jesteście u mnie tutaj na Facebooku, powinniście znaleźć tego live'a. No niestety nie. I na którymś z live'ów mówiłam, właśnie moja klientka z Warszawy, jej znajomi zatrudnili projektanta i budżet był przekroczony o 500%. 500%! To sobie możecie policzyć, jak macie 200 tysięcy, ile to jest 500%. To są po prostu przeolbrzymie pieniądze. I teraz, czy projektant jest winny? I tak, i nie. Czy klient jest winny? I tak, i nie. A może po prostu, no właśnie, powiedzcie o tym, jakie macie budżety, ile macie pieniędzy. Jeżeli jest za mało, to on ma, projektant, każdy no, rozsądnie myślący powie mam, słuchajcie, to jest za mało. Albo wiecie co, ja nie wiem dokładnie, jak to policzyć. Jestem, na przykład, jestem świeżym projektantem, powiedzmy. Młodym, zaczynającym, nie mam takiego doświadczenia. Dużo ludzi na przykład pisze oferty, zlecę projekt wnętrz studentowi, może być bez umowy, na czarno, może być bez VAT-u, może być tego i w ogóle. Mam 200 metrów, słuchajcie, albo piszą 300 metrów i mam 2000. Mi się zawsze chce śmiać, ale są ludzie, którzy to robią. I teraz jeżeli bierzecie kogoś, kto za darmo tak naprawdę Wam to robi, bo musi dopłacić chyba do swojego czasu, no nie wiem, jak ci ludzie to robią, to później nie marudźcie, nie wyzywajcie, że tu jest niedorobione, że tu czegoś nie ma i tak dalej, bo świadomie wybieracie te osoby, które nie mają doświadczenia. I możecie to zrobić, jeżeli Wam na przykład brakuje tylko pomysłów i Wy sobie wszystko ogarniecie, policzycie te płytki, będziecie wiedzieli, gdzie wszystko tam pozamawiać, jak to zrobić, to może Wam jest tylko taka wizualizacja potrzebna. Ja nie uważam, że wszyscy potrzebują tego samego i wszyscy potrzebują takiego samego standardu obsługi i takiego samego projektu. Niektórzy sami sobie dużo rzeczy potrafią wyobrazić, wymyślić, stworzyć i tak dalej, ale dzisiaj raczej mówimy o tych osobach, które potrzebują tego wsparcia, nie mają tego pomysłu, nie wiedzą, nie potrafią wyobrazić sobie tego w 3D.
jak oni powinni, co oni powinni zrobić, wydobyć, jakie pytania zadać temu projektantowi, żeby mieć ten fajny efekt. Marta pisze, czy są jakieś klasyki, na które trzeba uważać, na przykład listwy przypodłogowe. A jakbyś mogła, Marta, doprecyzować, o co ci chodzi? Czy chodzi tobie o to, że czy są jakieś takie punkty zapalne zawsze na budowie? Ja prowadziłam live'a o największych błędach chyba projektowych. Wydaje mi się, że któryś z tych live'ów był i na stronie atoato.pl na sekcji blog chyba też opisywałam 7 największych chyba błędów. Tych błędów oczywiście może być dużo. Przy listwach przypodłogowych, no to wszystko zależy, Marta, jakie listwy wybierzesz. Ale możesz zawsze, jak masz rzut, ja to też mówię na lekcjach w kursie, jak mamy rzut i pójdziemy z rzutem i tam są te wymiary, to można to po prostu przeliczyć, albo można zamawiać listwy wtedy, kiedy już mamy ekipę i ekipa na przykład nam powie, że potrzebujemy 22 metry bieżące danej listwy. Albo musimy przeliczyć to sami, czyli musimy mieć zwymiarowaną każdą ścianę, na której będzie listwa. No i przy listwach, jeżeli już o tych listwach mam powiedzieć, no to listwy dochodzą do mebli, czyli na przykład, żeby nie liczyć listew za meblami kuchennymi. Bo po prostu nieraz nie możemy oddać tych listew, szkoda po prostu wydawać na to pieniądze. Ale jeżeli byś mogła, Marto, to poproszę Ciebie jeszcze o doprecyzowanie. I teraz tak, no ten nasz punkt o tych pieniądzach. Wydaje mi się, że ja go tak w miarę wyczerpałam, nie będę już chyba o tym mówić. Piątka. Czy wykonawca będzie umiał zrealizować projekt? To już się odniosłam do wcześniejszych punktów. Słuchajcie, no zależy jaki też wykonawca. Nieraz się spotykałam z tym, że nie do końca elektryk wiedział, jak zrobić profile LED-owe wypusty na transformator, na profil LED-owy, że one miały być osobno, albo elektrycy na przykład od dewelopera mieli z tym problem. Później klient, jak zatrudniał ekipę, to miał osobnych elektryków, którzy mu to robili, bo na przykład te wypusty na transformator w innym miejscu, na LED-a w innym miejscu nie do końca potrafili zrobić, to nie dało się na przykład połączyć, coś tam zrobili nie tak, ale to są rzeczy zawsze, które można zmienić, cofnąć, naprawić, więc raczej nie powinni mieć z tym problemu. A jeżeli coś jest nie do wykonania, na przykład u stolarzy, może być problem, że na przykład projekt jest za mało szczegółowy i stolarz czegoś nie wie, no to warto po prostu jeszcze przedyskutować to z projektantem albo połączyć projektanta ze stolarzem, żeby jeszcze projektant powiedział, o co mu dokładniej chodzi, żeby też Wam wytłumaczył, jaki będzie efekt końcowy. No, żebyście po prostu wiedzieli, co później na końcu będzie. I też słuchajcie, zaangażujcie się w oglądanie tych produktów, tych próbek, tekstur, materiałów, blatów, frontów, bo wizualizacja wizualizacją, ale jeżeli oglądacie ją na swoim komputerze i Wasz na przykład komputer przekłamuje na kolor lekko niebieski, zielony albo inny, no to później możecie w efekcie końcowym dostać zupełnie coś innego, więc warto te próbki zobaczyć albo u projektanta w studio, my tak robimy, że pokazujemy, albo pojechać do sklepów i zobaczyć na żywo, przetestować kolory farb, możecie kupić. Wiadomo, że to jest drożej, jakieś małe ilości i na dwóch ścianach, ja to zawsze powtarzam, na dwóch ścianach pomalować metr na metr, zobaczyć rano, wieczorem, czy ten kolor Wam odpowiada, zanim zamówicie farbę, której nie będziecie mogli oddać, bo jest na przykład z mieszalnika. Marta pyta, pod względem budżetu, czy są jakieś klasyki, na które trzeba uważać, na przykład listwy przypodłogowe, pod względem budżetu rzeczy nie liczymy, bo to drobiazg. Aha, pod względem budżetu czego nie liczymy? No najczęściej jest źródeł światła, no listwy raczej powinno się liczyć, oprawy, gniazdka. Ja na przykład się spotykam z tym, że ktoś mówi, ach, ja chcę mieć takie piękne retro i wysyła mi gniazdka retro i na przykład jedno gniazdko kosztuje 100 i 200 zł i on myśli, że tam w 1000 się zamknie, a to na przykład jest 15 tysięcy albo 20 tysięcy za wszystkie punkty, bo ma dom 200 metrów, nie? Więc tutaj akurat te małe, drobne rzeczy, które są fajne, designerskie, drogie, no to one Wam wygenerują duży koszt i też na przykład bardzo dużo osób lekceważy w ogóle światło, które jest najważniejsze, a dokładnie oprawy oświetleniowe. A, to tylko lampa tam, 200 zł, 500 zł. Nawet jeżeli 200 zł czy 500 zł, razy 20, razy 100, mamy 20 tysięcy, 50 tysięcy, naprawdę generuje to koszt, a światło jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i na tym nie ma co oszczędzać, trzeba starać się jak najlepsze te źródła światła mieć i oprawy, więc tutaj ten koszt może być duży. Czy są takie elementy, które pomijamy, choć zawsze są?
Stąd przykład listew, a okazują się drogie. No listwy mogą być drogie, listwy przysufitowe, dekoracje takie ze styropianu cieniutkie, na przykład wokół ścian i tak dalej, one też mogą być drogie. No listwy przysufitowe samą kuchnią 3000, 4000. Jak ktoś myśli, że to będzie 500 zł, no to się pomylił, nie? Więc tutaj ten koszt nagle rośnie. I tu jest 3000, tam 3000 i nagle się okazuje, że mamy 80 tysięcy ekstra. Mam nadzieję, że Wam dzisiaj pomogłam, że te 5 pytań do architekta troszeczkę Wam wyjaśniło też, jaki jest proces tworzenia, jakie pytania, słuchajcie, zadawać. Jak sobie z tym wszystkim, słuchajcie, poradzić. Dzięki w ogóle za dużo pytań, bo mogłam fajnie podpowiadać Wam na to wszystko. Będzie mi miło, jeżeli to udostępnicie. Inne osoby też się tego dowiedzą. Na pewno macie przyjaciół, znajomych, rodzinę, która może popełnić wiele błędów, a jeżeli ich lubicie, kochacie i chcecie dla nich jak najlepiej, to proponuję, żeby udostępnić tego live'a albo jakieś inne tematyczne, które są związane. Mona pisze, dziękuję Agnieszko, super live. Cieszę się, że się podobało, że udało mi się to zrobić i na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Za tydzień będzie kolejny live. Ja jutro idę na targi, zrobię dla Was fotorelacje i będzie też live z targu, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie są nowości, trendy, co tam ciekawego na tych targach poznańskich jest. A na pewno będzie dużo fajnych, ciekawych rzeczy, będzie dużo młodych projektantów, będzie dużo polskich projektantów, których będę pokazywała. Już niedługo będzie live na temat polskich projektantów, żebyśmy wspierali designerów, którzy mieszkają tutaj, tworzą tutaj, produkują tutaj i robią naprawdę fajne, niesamowite rzeczy. Więc zapraszam Was już gorąco. Nie wiem, czy to będzie następny wtorek, czy kolejny. Dziękuję, Aga. Cieszę się, że się podobało. Dziękuję. Gratuluję live'a, Michał pisze. Dziękuję. Dziękuję, Marta. Jagoda. Okej, okay, super. Tak. Ja, widzicie, muszę zdecydować, jaki kolor teraz będę miała ramek, bo muszę mieć nowe okulary. Zastanawiam się nad kolorami. Jeszcze nie wiem, który kolor. Jak macie jakieś pomysły, to słuchajcie, dajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję. Miłego wieczoru i do zobaczenia najprawdopodobniej jutro podczas moich live'ów na targach. Pewnie będziecie w pracy, ale może jakaś przerwa na kawę. Zobaczycie.